jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stonki. Zebry. Och. Zoologia. Jak nazywa się drapieżnik z rodziny psowatych, który zamieszkuje pustynne rejony północnej Afryki? Ma ogromne uszy, puszysty ogon i jest barwy piaskowej. Czy jest to kangur? Nie, jest to fenek kangury. Nie. Kto jest prezydentem Rosji? Waldemar Putin. Putin, to się zgadza, ale... Od 1 do 10 bez dwójki i szóstki, proszę podać. W walizkach są pieniądze. Numer walizki. Idź w debilu, co zgłosiłeś. No, o zobacz, głupi. No zobacz, o. Dupę masz sadzić. Zobacz, jaki pojebany. Zobacz, wszystko słyszę. Halo, halo. Słuchajcie, no gracz jakoś się nie wybrał sobie walizki. Pani Joanna, biologia czy seradela? To roślina czy ryba? Tak. Roślina. Niestety odpowiedzi tak nie możemy uznać, chociaż padła po słowie roślina, ale postawiliśmy pani wy... Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stonki. Zebry. Och. Przypomnę ci naszą rundę ostatnią. W paru miejscach wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt? Madryt? Tak. Takie miasto, Madryt. W jakim kraju jest? No, wydawało mi się, że we Włoszech. Madryt we Włoszech? Już w tej chwili nie wiem. No nigdy tego nie wiedziałaś. Nie, pewnie kiedyś wiedziałam. No to muszę cię wprost zapytać, jaka jest stolica Hiszpanii? Madryt. Dobrze. A czy Madryt jest miastem, które leży we Włoszech? Nie może być. Stolica Hiszpanii nie leży we Włoszech. No nie. Będę musiała z tym żyć do końca życia. My też musimy z tym żyć, to jest potworne. No, współczuję. Ja współczuję twoim studentom. Dzień dobry. Jakie może być jeszcze zwierzę? Żubr. Żubr. Dobrze. 100 zł za żubra. Żubrze. Zróbrze coś tam. To był jakiś taki wierszyk. Żubr. Tak się pisze? Tak się pisze żubra? Dobrze. Nie? A nie, porażka! No muszę to zniszczyć, bo nikt nie widział. Nie mój syn. Zobaczył, którego gnębię dyktandami, to będę miała. Halo! Tak? Proszę pana, tylko proszę jakieś takie łatwe zwierzę do zapisania. Proszę podać hasło. Struś! Struś! Dobrze, 100 zł! Struś, dobrze. Jejku, aż się zaczerwieniłam, dlatego tak stoję tyłem do was teraz. A ja witam następnego gracza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka będzie odpowiedź? Sarsamente. Słucham. Jaka jest odpowiedź? Szybciutko. 3, 2. Safartele. To nie jest dobra odpowiedź niestety. Lecimy dalej. To musi być słowo, które istnieje w języku polskim, które można znaleźć w słowniku języka polskiego. Robert! Mnie? Dobrze, że co zrobić? Czy tu mnie? Nie, nie wypada mi. Dobrze. No właśnie. No to co? Słabo.
fertig. Dziękuję, Gaczy Światełko. Czyli te pieniądze, jeszcze mamy 180 zł dla Ani albo dla Marcina. Ścigamy się o ten tytuł, proszę. Ania. Przeleć mnie? Kurczę, ale macie propozycję naprawdę. Nie. Komiksy. Jakie zwierzę widnieje na kostiumie Batmana? Jamnik.